witamy Państwa bardzo serdecznie. Rafał Kasprzak, jest ze mną w studiu również Adrian Burzyński. Dzień dobry, witam Państwa. Redakcja sportowa Telewizji Republika zaprasza na wyjątkowy program, na wyjątkową rozmowę z wyjątkową zawodniczką, byłą sześciokrotną mistrzynią UFC, zawodniczką MMA. Jest z nami prosto ze Stanów Zjednoczonych Joanna Jędrzejczyk. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak, może tak na rozgrzewkę, bo jak sport, no to w sporcie zawsze musi być rozgrzewka. To może takie pytanie na rozgrzewkę. Jak do tej pory przebiegał obóz przygotowawczy? Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Jak zdrowie? Jak forma? Oj, forma bardzo wysoka, bardzo mocna. Już jest lekkie zmęczenie nawet, bo trenuję, przygotowuję się do tej walki już bardzo długo. Tak naprawdę od połowy stycznia przebywam, od drugiej połowy stycznia przebywam w Stanach Zjednoczonych, w American Top Team, gdzie się przygotowuję. Zazwyczaj te przygotowania trwają od 8 do 12 tygodni, chociaż jak każdy wie, przez ostatnie dwa lata nie walczyłam, chociaż codziennie trenowałam, dlatego wydłużyliśmy ten okres przygotowań. Chociaż prawda jest taka, że ja już w październiku podjęłam decyzję o powrocie i już przez te kilka miesięcy przygotowywałam się i do powrotu do Stanów Zjednoczonych, do ciężkich, do powrotu do tych mega ciężkich treningów, dwóch, trzech jednostek dziennie. Nadal wykonuję około 13 jednostek treningowych w tygodniu. Dodatkowo jest to, wiadomo, praca z fizjoterapeutą nawet dwa razy dziennie, codziennie. Także dość duże obciążenie, ale moje ciało czuje się bardzo dobrze. Psychicznie czuję się bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak naprawdę zostało 3,5 tygodnia do wielkiego pojedynku i wielkiego powrotu. Bo przypomnijmy, walka jest 11 czerwca. Walka jest 11 czerwca, jeżeli chodzi o czas Stanów Zjednoczonych, a będzie to 12 czerwca, jeżeli chodzi o Singapur i już Polskę, bo walka odbędzie się w godzinach porannych, przed popołudniowymi, około godziny 10-11 czasu lokalnego w Singapurze, właśnie rano. Także w Polsce i tak to będą późne godziny nocne, będzie to nad ranem, a w Stanach Zjednoczonych będzie to wieczór, bo różnica czasowa to 12 godzin. Pani Anno, ja chciałem w ogóle poruszyć temat Pani absencji w klatce UFC. Jak Pani przed chwilą powiedziała, nie widzieliśmy Pani w oktagonie ponad dwa lata. Chciałem zapytać o powód takiej absencji. Czym to było spowodowane konkretnie? Czy po prostu chciała Pani sobie odpocząć od tego sportu, trochę złapać dystansu? Czy nie było na przykład odpowiedniej przeciwniczki, z którą można byłoby podpisać kontrakt na walkę? No to zacznę od końca tego pytania. No zdecydowanie przeciwniczek jest bardzo dużo w UFC. Ten sport się cały czas rozwija. MMA po prostu tak rośnie, tak wchodzi na salony, że jeszcze kilkanaście lat temu nikt by o tym nie pomyślał, jak ten sport się zmienia, ewoluuje cały czas. Jeżeli chodzi o również o kobiece MMA, to ono zdobywa coraz większą popularność, rzesze fanów. Jest masa zawodniczek na bardzo wysokim poziomie. Gdzieś to była taka moja prywatna decyzja. Ja już jestem w sporcie 19 lat i jak gdy byłam mistrzynią UFC i też wcześniej, gdy walczyłam jeszcze w Muay Thai, byłam bardzo aktywną zawodniczką i gdzieś odkładałam bardzo dużo swoich planów, pasji, hobby, zainteresowań na plan dalszy. Od wielu lat jestem również przedsiębiorcą, prowadzę różne biznesy, cały czas je rozwijam i gdzieś ten czas covidowy, który był czasem troszeczkę zatrzymania dla nas wszystkich. Odbywały się gale bez publiczności, czego ja sobie nie wyobrażałam. Nie wyobrażałam nigdy walczyć bez publiczności, bo uważam, że nie ma sportu bez kibiców, żadnego sportu. To był też jeden z powodów, ale tak naprawdę chodziło o mój prywatny rozwój. Miałam czas, aby, nie wiem, skończyć kolejne studia, aby nauczyć się grać na pianinie, grać w tenisa, zrobić rajdowy debiut, czy otworzyć swoją kolejną spółkę. Jest to coś, co wiele osób razi, bo wiele osób uważa, że zajmuję się tylko i wyłącznie biznesem, chociaż wiele osób nie wie, że robiłam to, gdy walczyłam pierwszy raz o tytuł mistrzowski, gdy walczyłam o to, aby dostać się w ogóle do UFC. Także ja zawsze miałam w sobie tą pasję rozwoju i robienia czegoś innego, bo wiele osób wraca po treningu, odpoczywa. Oczywiście ta regeneracja jest bardzo ważna. Ja wracam do domu i myślę,
układam, planuję i po prostu realizuję. Jakiś czas temu poczułam, że chcę wrócić do oktagonu, chcę ponownie walczyć i to też się dzieje, ale zawsze w mojej głowie i też miałam takie zapewnienia ze strony z UFC, że to będą tylko walki z najlepszymi zawodniczkami, walki z numerem 1 czy z numerem 2 czy z mistrzynią, ale zakontraktowałam się z Weili Zhang i zwycięzczyni z naszego pojedynku pójdzie po pas mistrzowski w kolejnej walce. Jeżeli jeszcze mogę dopytać o tą kwestię, czy może pani zdradzić coś a propos tego, czy były może jakieś inne oferty walk przed ofertą walki z Chinką? Oczywiście, że jakieś się pojawiało, ale ja po prostu nie byłam w gotowości. Tak jak mówię, ja bardzo często odkładałam swoje plany i przez wiele lat to wyglądało tak, że była walka, czy musiałam bronić się tu, ja odkładałam jakieś swoje rzeczy i wylatywałam do Stanów i się skupiałam na treningach, a tym razem jednak postawiłam na ten rozwój osobisty, na złapanie tego balansu. Też pozwoliłam odpocząć swojemu organizmowi, pozwoliłam odpocząć sobie nie tylko fizycznie, ale również psychicznie, właśnie złapać ten balans. Coś, co bardzo teraz owocuje w tych przygotowaniach. Moja waga jest bardzo niska, czuję, że mój organizm doznał takiego resetu i pomimo tego olbrzymiego obciążenia, teraz mój organizm, pomimo upływu lat, mój organizm bardzo fajnie to znosi, że tak powiem. Także są tego bardzo duże plusy. Ja też jestem utytułowaną zawodniczką i ta moja kariera już trwa kilkanaście lat. I tak jakby ja tutaj nie muszę niczego udowadniać już, jeżeli chodzi o osoby trzecie. Robię to przede wszystkim dla siebie, dla moich fanów. Robię to, bo to kocham. Robię to, bo to chcę robić. I to jest najważniejsze. W sporcie pasja jest najważniejsza, ale pani Joanno, jeszcze bym chciał zapytać o jedną taką rzecz, o takie pojęcie ring rust, bo wiadomo, że ta przerwa od oktagonu trwała 2 lata. I czy ta przerwa coś zmienia w mentalnym podejściu do pojedynku? Tego, że pragnę tego jeszcze bardziej, to tylko chyba to. Tylko to, że po prostu to jest to, co kocham robić i robię to. To, że ja nie walczyłam przez 2 lata, to nie znaczy, że nie trenowałam. Tak jak mówię, ja codziennie, pomimo masy obowiązków biznesowych, prywatnych czy medialnych, trening zawsze dla mnie jest priorytetem, bo jestem przede wszystkim sportowcem i to dzięki tym sukcesom sportowym ja mogę rozwijać się i robić inne rzeczy i ja o tym nie zapominam i pamiętam o tych korzeniach, ale chyba nie, to chodzi o taki głód tego i tą świadomość, że właśnie to jest część mnie, że ja zostałam urodzona po to. A jakieś kwestie też aklimatyzacji przed walką? Wylot na pojedynek będzie tuż przed pojedynkiem, czy może 2-3 tygodnie wcześniej? Nie, do Singapuru wylatuję już za 1,5 tygodnia, także będę tam prawie 2 tygodnie przed walką. Będzie to troszeczkę mniej, bo były problemy z lotami, z dostępnością tych lotów. No ale faktycznie ja zawsze dokładam wszelkich starań, aby być jak najlepiej przygotowaną na każdy scenariusz. Także zabieram ze sobą swój team. Lecimy wcześniej do Singapuru. Będzie tam ze mną mój fizjoterapeuta, również Kamil Iwańczyk, którego zawsze ściągam na przygotowania z Polski tutaj do American Top Team. Także lecimy całym teamem wcześniej, aby tak jak mówię, mieć zapewnienie, że dołożymy wszelkich starań, aby ten pojedynek był wygrany, bo jednak jest bardzo duża różnica czasu. 12 godzin to nie jest mało, jest inna wilgotność w Singapurze, inna temperatura, chociaż bardzo zbliżona do tej na Florydzie, bo jest również ciepło, chociaż ta wilgotność jest inna, ale przede wszystkim chodzi o czas, również chodzi o ten czas walki. Tak jak mówiłam, ta walka odbędzie się w godzinach porannych czasu w Singapurze. Poruszyła pani jeszcze temat sztabu szkoleniowego. Chciałem dopytać, czy uda się ściągnąć prosto z Florydy do Singapuru Mike'a Browna, głównego trenera? No oczywiście, no to ja sobie nie wyobrażam przygotowań bez Mike'a Browna i bez Katela, tak samo bez Kamila Iwańczyka.
w tym kampie towarzyszy mi również Mirek Babiarz, mój trener od przygotowania motorycznego z Gdańska. My współpracujemy z Mirkiem już od wielu lat, razem z Kamilem Iwańczykiem. Współpracujemy od wielu lat, ale jest to pierwszy pobyt właśnie Mirka na Florydzie w American Top Team, także on też jest bardzo fajnym takim nowym dodatkiem fizycznym tutaj w Stanach. Tak, no lecimy całym sztabem, to ja sobie nie wyobrażam, tak jak mówię, i treningów, i startu bez Mike'a Browna i Katela i reszty mojego teamu. A ja bym chciał zapytać pani Joanno już tak czysto też przed walką, jakie są uczucia, jakie są pani prognozy na ten pojedynek, jakiego podejścia spodziewa się pani po rywalce? Czy coś zawodniczka pokaże więcej? Czego można się spodziewać, czego też mogą spodziewać się fani po tym pojedynku? No ja myślę, że przede wszystkim tego, że żadna z nas się nie poddaje. To udowodniłyśmy w pierwszym pojedynku 2 lata temu i zdobyłyśmy nagrodę walki roku bez podziału na kategorię i płeć. To jest ogromnym wyróżnieniem, jeżeli chodzi o żeńskie MMA. A no, obie jesteśmy gdzieś brane jako kolejne pretendentki do tytułu mistrzowskiego wagi słomkowej. I wiele osób się dziwi, że ja wracam od razu na tak dużą walkę i walkę o tytuł, ale ja przez te wiele lat udowadniałam to, że jestem top of the top, że jestem jedną z najlepszych i chociażby ostatnia walka Rose Namajunas i Carly Esparz i to jak historia zatacza koło, jest tylko dowodem na to, że wszystko jest możliwe. Ja do tego pojedynku, ja już się czuję zwycięzczynią tego pojedynku. Ten sport jest bardzo trudny. No niestety w MMA nie ma pierwszego i drugiego miejsca. Jest wygrany, wygrana, przegrana, wygrany, przegrany, a tak naprawdę każdy zawodnik, który wchodzi do oktagonu, tym bardziej w najlepszej organizacji MMA na świecie, jaką jest UFC, to wszyscy są zwycięzcami. Możemy się tylko uczyć z tego, no ale przygotowuje się na wszystko, bo jedno poddanie, jeden cios może zakończyć walkę i czasami możemy być w najlepszej formie w życiu i czasami ta walka po prostu nie pójdzie. Niestety ten sport jest specyficzny, bo to chodzi właśnie o ten dzień, jak będziemy się czuć po zbijaniu, po wagi, po cięciu wagi, po nawadnianiu. Tutaj bardzo wiele rzeczy wpływ ma na te samopoczucie w dniu walki, ale właśnie musimy dokładać wszelkich starań, aby wszystko było tip-top i ja muszę wymagać jak najwięcej od moich szkoleniowców, od ludzi, którzy ze mną współpracują, którzy pomagają się przygotować, bo wymagam od siebie bardzo dużo, także tutaj jesteśmy przygotowani na bardzo mocny pojedynek od pierwszych sekund walki i taki też on będzie. Wierzę, że ja i Weili Zhang znowu damy walkę roku. Walkę roku, żeby to będzie tak mocna walka. Tego oczywiście pani bardzo serdecznie życzymy, żeby ten pojedynek był znakomitym widowiskiem, żeby był też dla pani samej znakomitym i wspaniałym przeżyciem, które będzie wspominane przez długie, długie lata, nie tylko przez panią, ale i przez wszystkich sympatyków UFC i MMA. Dziękuję. Pasja, sport, trzeba być przygotowanym na wszystko. Dosłownie została nam minuta programu i chcielibyśmy panią bardzo serdecznie zaprosić na takie szybkie 5 pytań, gdzie poprosilibyśmy bardzo serdecznie panią o odpowiedzi tak lub nie. I tutaj oddaję głos Adrianowi. Oczywiście wszystkie pytania będą związane ze sportem i z MMA. A więc tak, chciałem zacząć od pytań, od stwierdzenia właściwie. Odzyskam pas jeszcze w tym roku? Tak. Myślę, że walka z Carlą Esparzą, o pas oczywiście, po raz drugi, wyglądać będzie podobnie jak ta pierwsza. Tak. Czuję się dobrze w American Top Team i nie mam zamiaru nic zmieniać, ba, nigdy nie myślałem o tym, żeby cokolwiek zmieniać. O, American Top Team będzie moim klubem do końca mojej kariery. Zakończę karierę MMA w UFC. Tak. I przedostatnie pytanie. Po karierze MMA być może zawalczę w innej formule, na przykład Muay Thai. Nie. I ostatnie pytanie. Przyjmę zaproszenie na rozmowę po walce z Zhang Weili. Tak.
Super, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ta ostatnia odpowiedź cieszy nas niezmiernie. Oczywiście wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, czas się kończy, ale spokojnie. Walka 11 czerwca, tak jak Pani Anna mówiła, polskiego czasu będzie to 12 czerwca. Wszyscy bardzo mocno będziemy za Panią trzymać kciuki. Zapraszamy wszystkich naszych widzów, wszystkich kibiców do wspierania Joanny Jędrzejczyk, która będzie walczyła i na pewno stoczy. Taka jest nasza opinia z Adrianem. To będzie kapitalny i widowiskowy pojedynek, z czego z całego serca Pani życzymy. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Rafał Kasprzak. Adrian Burzyński, bardzo dziękuję. Redakcja sportowa, dziękuję za uwagę i oczywiście do zobaczenia.